mówiąc szczerze, dawno tu nie zaglądałem i nie do końca wiem, co się dzieje. To są już nowe rodzinki w ulu dwumatecznym szykowane na następny sezon. Młodziutkie rodzinki z młodziutkimi mateczkami. Jak widać, to chyba była węza, bo już nawet nie pamiętam. Czerw. I zakarmiają się nawłocią. No, pszczół jest sporo. Jak na takie mikruski. Takie dziady, by ktoś powiedział. Ale naniosły. Ale naniosły. Pięknie. Nie wiem, pszczoły chyba nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Nieduża rodzina. Proszę. Tu na upartego można by wirowanie robić. Czego oczywiście nie zrobię. Dobra, zobaczmy co niżej. Ja tu w ogóle nie zaglądałem. Pszczoły układają to sobie po swojemu. Wiedziono jakimś swoim własnym planem gry. Też chyba była węza wcześniej. A włoć nalana. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. O, ale ładna skubana. Cieszy podwójnie, bo to mój wychów. Ja o tego typu rodzinkach mógłbym mówić naprawdę dużo, 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 dużo. Ale brutalna prawda jest taka, że jak ktoś takiego ula dwumatecznego nie przetestuje u siebie, to i tak po prostu nie zrozumie, co chciałbym powiedzieć. Pięknie. Bardzo ładnie. Do dolnego korpusa już nie będę grzebał. Ale sobie można zerknąć. A to wszystko odkład jednoramkowy. Znaczy jednoramkowy to on był. Fantastyczny rozwój taki mój. Fantastyczny. Dobra, nie grzebię więcej, bo i po co. Żadna moja zasługa, że ja mam na pasiece nawłoć. I to spowoduje, że ja tutaj prawdopodobnie, a nawet powiedziałbym z całą pewnością, nic pokarmu na zimę uzupełniać nie będę musiał. Także tak, matka czerwi jest super. W przyszłym sezonie ten ul ponownie będzie wymiatał. Mógłbym dużo na ten temat mówić, dużo opowiadać, ale brutalna prawda jest taka, że i tak nie zrozumiesz, dopóki sam przy takim ulu nie postoisz i nie popracujesz. I tak praktycznie jak w ubiegłym roku. Pszczoły zakarmią się same. Żadna moja zasługa, po prostu jest nawłoć, a pszczoły chcą pracować. To tyle, cześć.